Witajcie moi drodzy, w poprzednim odcinku rotowaliśmy Androida Lollipop na LG G2, więc dzisiaj zainstalujemy do niego TWRP Recovery. Zapraszam. No dobrze moi drodzy, widzicie w tym momencie okienko Alligator Toolkita, które jest już otworzone z poprzedniego odcinka. Nie zamykałem jego, także telefon jest podłączony, widzicie, jest napis rooted, także jest wszystko ok. Teraz przechodzimy do zakładki Recovery i po prostu klikamy, zaznaczamy Blaxgatora TWRP3 i flashujemy wybrane Recovery. Oczywiście jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, podpowiem, wystarczy włączyć debugowanie USB w telefonie i po prostu podłączyć je w Alligator Toolkicie na main page. No dobrze moi drodzy, teraz widzicie, telefon nam się ponownie uruchamia. Jest to taka procedura, którą się zaleca robić, czyli że po instalacji Recovery nie wchodzimy bezpośrednio do Recovery, tylko ponownie uruchamiamy telefon. I teraz Toolkit czeka na telefon, który już zaskoczy, który będzie w pełni uruchomiony. Wtedy nam się telefon ponownie wyłączy, widzicie, pasek na toolkicie się przesunął, ale na naszym LG pojawił się error. Ok, i teraz widzimy biały ekran, jest to ekran błędu bootloadera. Oczywiście to nic strasznego, normalnie moglibyśmy się tego bać, ale teraz widzimy, jest nawet instrukcja podana na tym ekranie, takie coś ma się wam również pojawić. Wystarczy wcisnąć przycisk do zmniejszania głośności, a telefon uruchomi się najnormalniej w świecie do systemu Android. Widzicie, ja to zrobiłem, jest już logo LG, nie wyskakują żadne błędy w lewym górnym rogu ekranu, także jest wszystko ok. Widzimy, już kernel zaskoczył i pali się, świeci się dioda powiadomień. Widzimy już nasza bot animacja LG, także wszystko jest moi drodzy w jak najlepszym porządku. Ale dlaczego wyskoczyło nam to białe tło, a nie TWRP Recovery? Ano dlatego, że nasz bootloader jest jeszcze niekompatybilny z TWRP. Żeby był kompatybilny, wystarczy zainstalować kompatybilny bootloader, ale jest małe ale, ponieważ jeżeli teraz to zrobimy, telefon nam się ponownie nie uruchomi. Uruchomi nam się w trybie Qualcomma do odzyskiwania. W tym celu ściągniemy sobie custom kernela, w moim przypadku będzie to Doryman X. Moi drodzy, oczywiście link znajdziecie w opisie. Jeżeli nie chcecie instalować kernela, no na razie innym wyjściem jest jedynie instalacja innego custom ROMu z lekko spatchowanym oryginalnym kernelem od LG. No ale teraz widzicie, musimy przejść do zakładki Bootloaders w toolkicie i kliknąć przycisk Download Bootloaders for D802, czyli dla europejskiego wariantu LG G2. Ja ten moment przyspieszyłem, ponieważ mam w domu bardzo, bardzo wolny internet. Widzimy, toolkit już zaskoczył, a w międzyczasie wyskoczyło nam okienko Hydra Downloader. To jest taki zewnętrzno-wewnętrzny program do pobierania różnych rzeczy z innych stron, z internetu po prostu. Teraz Toolkit już przygotował sobie bootloadery i możemy rozpocząć ich instalację. Oczywiście kernel, jak już widzieliście, jest na pamięci wewnętrznej mojego telefonu. Teraz oczywiście najczęściej wybieramy Lollipop Bump. To jest bootloader kompatybilny z większością ROMów opartych o Lollipopa i Marshmallowa. Jak to będzie z Nugatem, pewnie tak samo. No dobra moi drodzy, teraz widzicie, na ekranie telefonu pojawiają się różne chmurki ADB Shell, to znaczy, że SuperSU przyznało nam uprawnienia do zmiany bootloadera. Także jest wszystko ok. No i teraz mi się palec obsunął i zamiast reboot to recovery wybrałem reboot into download mode. Moi drodzy, tak robić nie zalecam, ponieważ to był mój osobisty błąd. No palec mi się, albo guziki mi się pomyliły. Okej, teraz nam się telefon w download mode uruchomił i będzie wielki problem, żeby go z tego download mode wyciągnąć. Bo bootloader się nie zgadza. No dobra, widzicie, ja wyciągnąłem telefon z download mode i już pojawiło nam się biały ekranik, który pozwala na factory reset. Ale w ten factory reset oczywiście działa, jeżeli nie mamy custom recovery. Jeżeli mamy custom recovery, to po prostu nam się ono uruchamia.
Okej, okay. Teraz widzicie, że wyskoczyło nam TWRP, ekran powitalny od wersji trzeciej, oczywiście my po prostu robimy swipe to allow i od razu przechodzimy do instalacji kernela. Wybieramy install, kernel i wtedy swipe to install. Okej, okay, moi drodzy, instalacja kernela jest bardzo króciutka, teraz wystarczy zrobić reboot system i telefon nam się normalnie, najnormalniej w świecie uruchomi. No. Alligator Toolkit to jest mój autorski program, moi drodzy, ale niestety nie będzie on już dłużej wspierany z tego powodu, że fizycznie nie mam już LG G2. Wymieniłem go na nowszy wariant, na G5, także moi drodzy, na razie no z G2 filmików raczej już nie będzie. Chyba, że się zdarzy okazja, to wtedy być może. Ale jeżeli ktoś z Was chciałby się przyczynić do dalszego rozwoju Alligator Toolkita, chciałby być testerem nowych funkcji, które jeszcze nie są wprowadzone, a mogłyby zostać, to zapraszam czy na Facebooka, czy poprzez adres e-mail sishartv@gmail.com do zgłaszania się oczywiście. Niestety, albo oczywiście, profitów z tego żadnych nie będzie, ponieważ profitów ja z tego nie mam. Jest to praca zupełnie, że tak powiem, open. Także każdy może sobie bezpłatnie tego Alligator Toolkita pobierać, z niego korzystać, nie ma żadnych reklam. Także moi drodzy, jeżeli chcecie się przyczynić jeszcze do rozwoju tego programu, no możecie do mnie śmiało pisać. Ja nie mogę wprowadzać nowych funkcji bez ich przetestowania, no też będzie to no, ryzykowne dla innych. A osoba, która może, że tak powiem, okazać się testerem tych funkcji, może okazać się zupełnie, że tak powiem, niewdrążona w ten temat, jak odzyskać telefon i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że przy robieniu tego programu, przy jego pisaniu, bardzo często mi się zdarzało, że telefonowi mocno, mocno odbijało. No i bo trzeba go czasami w bardzo taki awaryjny sposób odzyskiwać, ale wszystko jest ok, wszystko działa. Jestem bardzo zadowolony z tego również, jak działa Alligator Toolkit. Także moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka i do usłyszenia.